Okej. Okay. Serio, ci Getli naprawdę są dosyć głupi. To już drugi Get, jakiego widzę, który tak robi. Zupełnie nie patrzy się na pole. Właściwie zupełnie nie patrzy się na moją postać, po prostu gapi się gdzieś. Nie, uratowałem was, Wilisie. Jestem fajny. Okej, czas na kolejny bullshit. To ma Shepard, użyj shotguna, nie wiem. Nie, okej. To jest gówno, prawda? This has been an impressive diversion, Shepard. A ty nie? To było świetne, Shepard. Pozwoliłem moim getom być mordowanym. Nie wiem, wypuszczaniu kiepskich dewiątowych obrazków? To dosyć groźne, nie powiem. Byłem na Deviancie. Wiem, co mówię. Tak, jesteś tchórzem. Serio, te opcje są takie cienkie. Oj, Shepard! Czy tego nie widzisz? Mordowałem kolonię dla was. Yeah, whatever, bro. Zatem tak, mamy mały sparring z Sarenem, który jest dosyć nudny. Saren jest oczywiście niezwyciężony, bawi się w zielonego goblina, brykając ze swoim gliderze tu i tam. I poza tym... nie wiem, scena dosyć była, uważam ją za nieco ciekawą, bo w końcu mogliśmy poznać jaką taką motywację tego dotychczas głównego złego, jednak... Nie wiem, to wszystko odpowiedzi wydają mi się trochę kiepskie. Nie wiem, czy go trafię z Carnage'a. No chodź tutaj. Zatrzymaj się gdzieś tam... A, chciałem być mądry i przewieźć ruch. I oczywiście bullshitowa cutscenka! Raz! Nie, serio, akceptowałbym takie coś, gdybym miał mało zdrowia i wtedy taka scenka by się odpaliła, ale tak, nie bardzo. Strzelaj.
Okej. Okay. Zgaduję, że przerażający wzrok Serena powstrzymał Shepard od wystrzału. Kurde, gdybyśmy mogli tak podlecieć do Ashley, bo przecież jest tak blisko jakby, ale jednocześnie tak daleko. Temat. Chyba Ashley. Tak, strzelaj w ziemię, to pomoże. Każdy cię za to zapamięta. Okej. Czyli wysadziliśmy połowę planety? Nie, serio, jeśli widzimy eksplozję z orbity o takiej wielkości, to oznacza, że Widmir chyba przestał istnieć. Nie mam pojęcia, bo gra mi kazała. We had to leave her behind. Saren has to be stopped at any cost. Why me? Why not her? Pamiętasz te czasy Kotora? Nie. Okay. Lieutenant Olenko, I am your commanding officer. I did what I had to do. Don't question my orders. I'm sorry, Commander. You saved my life. I'm grateful for that. But if I'd done my job, we should have been able to save her. No wiesz, to tylko Mass Effect, jakaś tam przyszłość, nie mamy jetpacków, teleporterów. No well. Get it together, soldier. Ash's blood is on Saren's hands. When we find that son of a bitch, I'll make him pay. Właściwie krew Ashley spoczywa na twórcach kiepskiego scenariusza, ale nie będę się mieszać. Nie chcę więcej dowiątowych wizji, nie, proszę, proszę Liara, idź sobie, nie masz czegoś do badania, nie wiem, grzebania się w protańskim piasku, cokolwiek. Nie. I wybór Mass Effecta, wszystko sprowadza się do jednego, tak. Nope. Więcej czarnych oczu. Czemu to w ogóle ma czarne gały, nie wiem, to jest konieczne? Tak. Więcej ciekawych rzeczy. Tak jest straszne. O mój Boże. Planety rozwalają się. Incredible. I never thought the images would be so intense. I need a moment to collect myself. We don't have a moment. Snap out of it and tell me what you saw. It's a distress call. A message sent out across. Serio? Jakim cudem ona poskładała to do kupy i wymyśliła, to jest wołanie o pomoc, to jest jakaś wiadomość ostrzegawcza? What about the conduit? There were other images, locations, places I recognized from my research. Ilos. The conduit is on Ilos. That is why Saren needed to find the Mu relay. It is the only way to get to Ilos. We need to get to Ilos. Forget it. The Mu relay's inside the terminus systems. Alliance ships are not welcome there. Neither are Spectres. The conduit's on Ilos. That's where Saren's heading. I'll be waiting for him when he gets there. Ale się mylisz. You will never make it down to the surface without reinforcements. You must alert the council. We need a fleet to. I am sorry. The joining is. No tak, po raz jakiś trzeci tracisz siły. We're done here. Dismissed. Commander, there's a comm buoy nearby. I can link us in if you want to report back to the Citadel Council. You know, to warn them about Sovereign. They're not gonna believe any of this, not without proof. We'd just be wasting. Chociaż z drugiej strony mogłem, bo chciałbym zobaczyć reakcję na temat tego, czemu się rozłączałem wcześniej, ale.
Wszystko, no, gdybyśmy próbowali się skontaktować z nimi, to wtedy by i tak nie uwierzyli nam oczywiście, bo wiecie, to jest Mass Effect i nie możemy podać żadnych, nie wiem, nagrań z kostiumów, czegokolwiek. Nie, whatever. Zatem tak. I cóż, to było na tyle, jeśli chodzi o Wirmil. Chwała Bogu, bo to była długa i męcząca planeta. Dosyć z tego, co mogę wam powiedzieć, dosyć głupi wybór. Bardzo mi się nie podobało to, że po prostu nieważne to, kogo weźmiemy na misję, kogo wyznaczymy do uzbrojenia bomby, kogo poślemy z salarianami. Oczywiście wszystko sprowadza się do jednego faktu. Przyciśnięcia guzika z napisem zabij Ashley czy zabij Kaidana i to w zasadzie tyle. Tak, to mi się niesamowicie nie podobało, bo cóż, zazwyczaj mi to się nie podoba, a zwłaszcza, że... Zwłaszcza kiedy gra przykleja sobie etykietkę o nazwie CRPG i stara się ubrać się w takie piórka, przez co spodziewa się, można spodziewać się czegoś więcej po niej. Oczywiście to ma sefkę za tym, tak. Swoją drogą, teraz chyba powinniśmy mieć na statku Salarian? Tak jest. It was an honor working with you, Commander Shepard. Despite the losses, our mission was a success. My superiors will duly honor Chief Williams for her actions. Za co? Za to, że była zbyt głupia i nie wymyśliła, nie wiem, odpalenia bomby zdalnie? Nie, ja bym nie chciał. Nie, zupełnie. No chyba, żeby stała się posłusznym zombie, który by się nigdy nie odzywał. Może. Rest assured, Commander. My men and I will not forget what you have accomplished here. Okej, ale pamiętam kapitana Kirachę spotkamy jeszcze w Mass Effect 3, co jest dosyć ciekawe. No, jest takim miłym postaciem. W każdym razie, to było na tyle. Jeśli chodzi o tę sesję, zagrajmy w Mass Effect, czyli najlepszą grę w tym uniwersum. I w uniwersum ziemskim, zgaduję. I cóż, w następnej sesji będziemy lecieć na Ilos. I co tam spotkamy? Spoiler, więcej getów. Do tego czasu, trzymajcie się.